cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, niedawno na moim kanale pojawił się film z takimi top of the top produktami z sekcji makijaż. Jeżeli go nie widzieliście, to gorąco was na niego zapraszam. I w tamtym właśnie filmie mówiłam wam, że to są takie produkty, które naprawdę mam sprawdzone i produkty, które po prostu polecam. Jeżeli ktoś mnie zapyta ze znajomych, obojętnie, albo nawet wy, to za każdym razem w pierwszej kolejności właśnie wymieniam te produkty. I dzisiaj czas na część drugą. A więc porozmawiajmy o takiej top of the top pielęgnacji. Pielęgnacji włosów, pielęgnacji ciała, pielęgnacji twarzy. To są produkty, które i polecam wam tutaj na kanale od dawna i to są właśnie dokładnie ta sama historia, to są produkty, które po prostu polecam w życiu realnym. Więc no nie ma dla mnie lepszych po prostu produktów w danych kategoriach. Wszystko wam dokładnie opowiem, zapraszam was bardzo gorąco do oglądania. I może zastanawiam się, jakimi krokami idziemy, to może zacznijmy od pielęgnacji twarzy i niech to będzie pielęgnacja wieczorna. I niegdyś moim produktem, który polecałam absolutnie wszystkim w kółko i na okrągło do demakijażu, czyli do pierwszego też etapu oczyszczania twarzy, był produkt marki Heimish All Clean Balm. Pewnie każdy doskonale go pamięta, kto był u mnie na kanale trochę dłużej. Natomiast powiem szczerze, to był drogi produkt, wydajny i cudowny, ale stosunkowo drogi. I odkryłam coś, co jest moim zdaniem, nie wiem czy lepsze, ale dużo tańsze, wydajne i po prostu wyparło mi to Heimisha. To jest moje już niezliczę, które opakowanie. A mianowicie, słuchajcie, jest to olejek do demakijażu do pierwszego etapu oczyszczania twarzy, bezzapachowy olejek marki Balea. Cały bajer tego produktu polega na tym, że on kosztuje zaledwie 12 zł, zmywa makijaż nie aż tak szybko jak Heimish, to prawda, ale zmywa go bardzo szybko i bardzo dokładnie. Przy okazji nie szczypie w oczy, przy okazji nie zostawia podrażnień w moich oczach, bo mnie bardzo dużo rzeczy podrażnia, ale też nie zostawia tej takiej mgły. To jest zdecydowanie coś, co jest moim zdaniem bardzo wartego zakupu i taki olejek dostaniecie w DM-ie. Żeby go dostać w DM-ie, no to trzeba albo iść do DM-u, a jeżeli tak jak ja, większość z was nie ma dostępu do DM-u, no to wystarczy złożyć zamówienie online, tam jest bardzo szeroki asortyment, dostawa nie jest droga, a myślę, że warto. Natomiast ostatnio zapytała mnie koleżanka, o jaki olejek jej polecę do tego pierwszego etapu oczyszczania twarzy, do demakijażu, ale z nieco lepszym składem, a więc tej takiej sekcji, no nazwijmy to kosmetyków bądź co bądź naturalnych. Znaczy nie wiem po co mówię bądź co bądź, po prostu z kosmetyków, z dobrym składem kosmetyków naturalnych. I dla mnie w tym przypadku nie ma lepszego produktu i to jej poleciłam i to kupiła. I to jest Linia, a więc olejek hydrofilowy do mycia twarzy. Ważna informacja, obydwa te olejki zawierają emulgator. W związku z tym to nie jest olejek do metody OCM, nie trzeba go zmywać w jakiś szczególny sposób. Wystarczy po prostu zrobić to wodą, nie trzeba żadnej mokrej ściereczki i tym podobnych. I muszę ją zapytać swoją drogą, jak ten olejek jej się sprawdza. Dla mnie ten olejek znowu troszeczkę wolniej zmywa ten makijaż. To nie jest duża też pojemność, tu mamy 100 ml, tu mamy też 100 ml. Natomiast jest to propozycja z dużo lepszym składem. Tutaj mamy skwalan, olej ze słodkich migdałów, witaminę E. Na pewno ten olejek też lepiej pielęgnuje naszą skórę. I to jest, słuchajcie, taki mój typ właśnie z tych z dobrymi składami, ale jeszcze w dobrej cenie. Bo na przykład teraz moja koleżanka, która właśnie szukała olejku, kończyła olejek Pyongyang Yul, który kiedyś ode mnie dostała. No i on był zarąbiście drogi, tak? No te olejki Pyongyang Yul, powiedzmy, nie, one chyba były też przyzwoite składowo. No obojętne, bo za długo gadam. To są dwa olejki do pierwszego etapu oczyszczania twarzy, które wam serdecznie polecam, które mam przetrenowane na milion milionów sposobów. Żel do wieczornego oczyszczania twarzy. I tutaj ponownie niegdyś moim ulubieńcem przez wiele, wiele lat był produkt marki Heimish, White Clay Foam i to był cudowny produkt. I gdzieś co jakiś czas chcę do niego wrócić, ale powiem szczerze, że szkoda mi trochę na niego kasy. Ale on bardzo dobrze zmywał makijaż, nie przesuszał twarzy, znaczy nie zmywał makijaż,
przepraszam, te pozostałości makijażu, miałam takie poczucie naprawdę dobrze oczyszczonej twarzy. Natomiast już od kilku miesięcy takim produktem, produktami właściwie, których używam do tego wieczornego oczyszczania, mycia twarzy, są po prostu żele taupy. Bardzo się zakochałam w taupie. Jedyne co, to widzę, że na przykład ten żel już mi się kończy, więc musiałam kupić kolejny. Kupuję za każdym razem inny, tu akurat mam trzy enzymy i on chyba nie jest, szczerze mówiąc, moim faworytem. Bardzo fajnym żelem, takim bardzo mocno oczyszczającym jest żel z kamforą. On ma też bardzo intensywny zapach, więc nie jest to na pewno produkt dla każdego. Ale używałam też z maliną, acerolą. Naprawdę w ogóle sama koncepcja żeli taupy, pod warunkiem właśnie, że jeszcze je upolujemy na promocji, bo to nie są zbyt tanie kosmetyki, bardzo, bardzo mi się podoba. Więc jeżeli ktoś mnie teraz pyta, jaki żel do wieczornego oczyszczania twarzy lub też do porannego, no to ja powiem, że po prostu żele z taupy, żeby po prostu sobie znaleźć jakiś najlepszy. Aktualnie kupiłam jakiś po prostu taki z bardzo prostym składem, z kwasem hialuronowym. Zobaczymy, czy on dla mnie nie będzie za słaby. Więc to takie trochę oszustwo, bo tutaj nie jestem w stanie polecić konkretnego produktu, chyba że mówimy właśnie o White Clay Foam. Jeżeli Wam nie szkoda kasy, no to dla mnie nie ma lepszej tak naprawdę pasty. To się nazywa pianka, ale to jest bardziej pasta, to jest taki skoncentrowany produkt marki Heimisch. To jest takie moje top of the top, które ze mną był przez bardzo wiele, wiele lat. Jak jesteśmy przy oczyszczaniu twarzy, no to peelingi. I tutaj mam dwie propozycje. Pierwszy peeling, który zawsze bym poleciła, ale na okres jesienno-zimowy i dla osób, które mają forsę. I to jest Peter Thomas Roth i to jest peeling enzymatyczny Pumpkin. On dla mnie w ogóle nie jest pumpkin, czyli nie jest w ogóle dniowy. Jest zdecydowanie cynamonowy i jest obłędny, ale ma bardzo intensywny zapach. W związku z tym uważam, że na ten okres letni, kiedy jest tam gorąco, ten zapach jest zbytnio otulający. I moim takim odkryciem jeszcze przed tym peelingiem pumpkin były peelingi enzymatyczne Eveline i do tego, że tak powiem, wróciłam. I to są peelingi enzymatyczne od Eveline. I tak naprawdę są aż trzy peelingi, które mogę polecić. I z serii Baby Peel i z tej nowej serii Clean Shot zielony kwasowy i ten enzymatyczny, cztery enzymy z dyni, papainy, bromelaliny i ficyny. Ten moim faworytem jest najbardziej z racji zapachu, ponieważ ja w nim czuję zapach niczym żel La Petite Marseille, biała brzoskwinia i nektarynka. Natomiast działanie pielęgnacyjne wszystkich tych trzech peelingów, które wymieniłam, jest tak samo dobre. Te peelingi Eveline, w ogóle Eveline już nie ma jakichś takich turbo niskich cen, też warto kupować na promocji, są bardzo łatwo dostępne, serio. Uważam, że to są w tym momencie najlepsze peelingi enzymatyczne. Ten Peter Thomas Roth to jest coś fajnego właśnie na gwiazdkę, na prezent w tym okresie zimowym. Wtedy to jest po prostu ale tak w pozostałą część roku zdecydowanie to jest Eveline. Czy my coś jeszcze mamy do oczyszczania? Jak widzicie, nie przyniosłam tutaj żadnego produktu do oczyszczania porannego twarzy, bo ja to rozróżniam. Aktualnie używam pianki z linii. Ale powiem Wam szczerze, że tutaj największe występuje u mnie jakby rozkojarzenie kosmetyczne, czyli używam bardzo różnych produktów i nie jestem w stanie wytypować takiego jednego, takiej polecajki, wiecie, takiej turbo, nie? Jak w przypadku pozostałych sekcji. Lecimy może teraz, jak się myjemy, to umyjmy sobie głowę. I powiem Wam, że ja polecam stary, dobry Radikal. Może inaczej. Miałam problem, że tak powiem, kliniczny z wypadaniem włosów. Problem, który gdzieś tam była potrzebna konsultacja z dermatologiem, bla, 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 bla. Było to telogenowe wypadanie włosów. I wtedy dermatolog zalecił mi ten oto szampon. Jeżeli ktoś nie chce iść do dermatologa, bo wiadomo, jeszcze traf na dobrego dermatologa, albo może na trychologa, albo blablabla, to myślę, że gdzieś tam warto spróbować sobie na własną rękę, w końcu to jest tylko szampon, to nie jest jakiś eksperyment medyczny, z tym szamponem. I to jest szampon Pharmaceris. Ja nie wiem, dlaczego on w ogóle jeszcze u nas stoi w łazience, bo tu już prawie nic nie ma. I to jest H-Stimupurin. Bo i tych szamponów jest kilka. To jest drogie cholerstwo, bo to kosztuje bodajże 50 zł. Jest też z tej serii wcierka i odżywka, natomiast nie polecam ani wcierki, ani odżywki. Wcierka kończy się ekspresowo. Mi przynajmniej lekarz powiedział, że to jest pic na wodę, fotomontaż, żebym tylko myła tym szamponem. I ten szampon, myślę, że
wraz z tym, że i tak to telogenowe wypadanie włosów w pewnym momencie jakby przestaje być aktywne, bo to też warto wspomnieć, ale na pewno mi ten szampon pomógł. Nawet jeżeli, myślę, że pielęgnacyjnie, ja naprawdę bardzo długo jechałam na tym szamponie, ale i na pewno dla mojego umysłu. Natomiast po skończeniu już tej kuracji, kiedy widzę, że no nie mam takiego problemu klinicznego, że tak powiem, przeszłam na szampon Radicala i to jest szampon, którego się po prostu trzymam. Szampon, który kosztuje ile? 12-13 zł. I to jest szampon wzmacniający do włosów osłabionych i wypadających ze skrzypem. I powiem Wam, że moje włosy w tym momencie wypadają w ultra małej ilości. Naprawdę, ja nie pamiętam, żeby włosy mi tak mało wypadały. To jest dosłownie kilka włosków, a ja mam długie włosy, więc to zawsze robi większe wrażenie, bo włosy mam już teraz prawie dotąd. Oczywiście, żeby taka kuracja Radicalem w ogóle, zresztą tak się w ogóle powinno robić, miała największy sens, to należałoby również używać peelingu do skóry głowy właśnie z Radicala, peelingu enzymatycznego, który też absolutnie polecam wszystkim, tylko sama go nie stosuję. Ale szampon, jestem mu wierna, to jest już moje ente opakowanie i to jest po prostu szampon, który ja naprawdę polecam wszystkim, bo mam wrażenie, że on faktycznie wykazuje u mnie mocne działanie pielęgnacyjne. Jak jesteśmy właśnie przy włosach, to słuchajcie, odżywki. Nie przyniosłam tutaj żadnej klasycznej maski do włosów. Dlaczego? Dlatego, bo moje włosy się puszą, dlatego, bo ja te maski nakładam na 2 minuty, zamiast na kuźwa 15 minut. Dlatego, że byłabym nie fair, gdybym Wam poleciła jakąkolwiek maskę do włosów jako taki produkt, wiecie, the best of the best, bo nigdy też w życiu realnym bym tego nie zrobiła. Natomiast to, co polecam też w życiu realnym, to jest to. I to jest, słuchajcie, Noble Health Hair Care Panda Magic Tool, Multi Magic Tool, czyli taka odżywka bez spłukiwania w sprayu. Chciałam powiedzieć, Bóg mi świadkiem, ale to pójdzie trochę za grubo. Ostatnio polecałam właśnie ten produkt koleżance dla dzieci. Dla dzieci i dla niej, bo ona ma w ogóle takie włosy. Nigdy nie widziałam, powiem Wam, takich włosów na żywo. One są tak gęste, że nie macie po prostu zielonego pojęcia i są bardzo, bardzo długie. Ona ma te włosy jakoś z zatyłek. No i jak się domyślacie, takie włosy są bardzo podatne na splątania i właśnie jej powiedziałam, że koniecznie musi sobie to kupić, bo to jest rewelka. To jest taka odżywka, tak jak powiedziałam, w sprayu bez spłukiwania i może daruję Wam tym razem tą historię, jak to płakałam w Chorwacji, bo nie mogłam sobie wyjąć po prostu gumki z włosów, ale to naprawdę nie było śmieszne. Miałam warkocza, warkocz zwinęłam w koczek, miałam gumkę, wchodziłam do słonego morza, te włosy wyschły, a potem poszłam się kąpać i się okazało, że ja nie jestem w stanie po prostu ich rozplątać. I powiem Wam, że to była taka sytuacja, na początku mówisz okej, okay, nie? Jeszcze tego nie widzisz, a w pewnym momencie po prostu wpadłam w panikę, miałam nie opowiadać tej historii. To mi uratowało włosy, to mi ratuje włosy, to jest odżywka, bez której ja sobie na przykład nie wyobrażam wyjazdu do Chorwacji. Ja ją odstawiłam tylko wtedy, kiedy moje włosy były tak liche, że one się nawet nie chciały plątać. Natomiast aktualnie to jest coś, co u mnie musi być i to jest coś, do czego wróciłam i gorąco Wam to polecam. To jest produkt, który również zmniejsza niebyłamliwość, krótszy czas suszenia, nawilżenie włosów, ochrona koloru, mniejsze puszenie. Tutaj niby tych, no mamy 16, więc tutaj tych funkcji ma on mieć dużo. Dla mnie najważniejszą funkcją jest to, że po prostu nie wyrywam sobie włosów, bo też co z tego, że nam one nie wypadają, jak potem je wyrywamy. I tutaj drugim produktem, który tutaj chcę polecić dla trochę jakby podtrzymania, trochę wydobycia skrętu, ale to ma sens już u osób, które mają ten skręt, ale w ogóle. Drugim produktem, który bardzo polecam, jest Joanna i jedwab wygładzający do włosów. To jest coś, co powoduje, że te moje puszące się włosy, jak tym się napacikuję, stają się takimi ładnymi, kręconymi włosami. To jest niestety mało wydajne, ale nie jest aż takie drogie. To kosztuje chyba 20 zł i dostaniemy to absolutnie wszędzie. W Hebe, w Rossmanie, do wyboru, do koloru. I powiem szczerze, że no to jest dla mnie strzał w setkę, zresztą widzieliście to u mnie na kanale nieraz, ale mam też do polecenia, to jest takie trochę oszustwo, trochę nie, dwa te sera właśnie z tej serii Hair Panda.
To znam doskonale i to jest Silky Elixir, serum, które pachnie bardzo ładnie arbuzem. To jest moje już drugie opakowanie. Jest to bardzo wydajny produkt, mamy 50 ml i to również sprawia, że te włosy mają taki ładniejszy błysk i bardzo, bardzo dobrze zdaje mi egzamin. I to jest taki produkt, tak samo było zresztą w makijażu, że tutaj jestem taka trochę bardziej niestała w uczuciach, wiecie. Że jeżeli ktoś by mnie zapytał o jakieś takie właśnie serum, bo to trochę skleja, no mówię, nadaje jakby takiej tekstury mimo wszystko, no to poleciłabym to. Natomiast jak długo to potrwa, tego nie wiem, no ale z drugiej strony to już jest, mówię, moje kolejne opakowanie. Natomiast teraz, słuchajcie, dostałam od nich produkt, którym jest serum Argan Style i to mi się chyba jeszcze bardziej podoba, ale to pokazuję tylko tak sobie, bo no za krótko to używam absolutnie, żeby to się znalazło w filmie Top of the Top. Natomiast myślę, że ma ku temu gdzieś takie możliwości, jest na to szansa. I ostatni produkt, słuchajcie, do włosów to jest coś, co perełeczka. Kosztuje coś chyba 10 zł. I to jest Joanna spray nabłyszczający połysk i elastyczność. Śmierdzi takim typowym, tanim, powiedziałabym, fryzjerem. Czyli taki typowy zapach zakładu fryzjerskiego, może nie tanim, nie. Chciała być, moja fryzjerka tego używa, no, ale ona nie jest droga. No wiecie, to nie jest zapach jakiś fancy, to nie jest jakieś fancy opakowanie, ale to jest coś, co nadaje przepiękny połysk włosom i właśnie widzę, że to się przeterminowało w styczniu. No trudno. To jest tak wydajne, że głowa mała, ja tego używam głównie wtedy, kiedy mam włosy rozpuszczone, to naprawdę nadaje połysk. To jest taki... No taki właśnie fryzjerski produkt, trochę jak kwiaty się kupuje w kwiaciarni i ktoś Wam je pryska, żeby one tak ładnie błyszczały, to dokładnie tak to się zachowuje na włosach. Serio, bardzo polecam, jeżeli ktoś szuka tego rodzaju produktu. I tak przeskoczyliśmy sobie z twarzy na włosy, to teraz wróćmy do twarzy. I ważna informacja, ten film nie jest absolutnie reklamą marki Linia. Jeżeli ktoś ogląda mnie od dawna, to wie, że ja tej marce jestem po prostu wierna od lat, że owszem, zdarza mi się dostawać nowości, ale zdarza mi się też tam bardzo często kupować. I nie, i to nie jest po prostu reklama. Tak, te kosmetyki są u mnie od dawna. Ale dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlatego, bo mam dla Was 20% rabat, nie? Znaczy ten rabat po prostu jest cały czas aktywny, więc gdzieś to sugeruje współpracę. Nomen omen, do Noble Health też mamy rabat. Też jest w opisie. Tylko na produkty nieprzecenione. Także no, to lojalnie uprzedzam, a teraz dojdźmy do tej linii. Pewnie większość z Was nie zaskoczę. Najlepszy krem do twarzy dla mnie na dzień. Głównie na sezon letni i tak do późnej jesieni. Może niekoniecznie na zimę, choć generalnie jak właściwie używam cały rok. I krem jednocześnie na dzień i krem pod makijaż to jest ten. To jest krem nawilżający, olej ze słodkich migdałów i algi. To jest krem, słuchajcie, który ja polecam absolutnie wszystkim. On jest leciutki. On w mojej ocenie zda egzamin do każdego typu skóry. Dlaczego? Dlatego, że skóra sucha, kiedy gdzieś ją podkręcimy jakimś boosterem, będzie bardzo dobrze zaopiekowana. Ale skóra tłusta też, z racji konsystencji. Ta konsystencja nie jest zbyt bogata, nie jest zbyt tłusta. On pięknie się wchłania i pięknie przede wszystkim współpracuje z makijażem. To jest mój naprawdę hit, bo nie bestseller, jest mój hit od kilku dobrych lat i no wow. Ale jest jedna rzecz, która aktualnie mi ten krem w jakimś stopniu wyparła. Wyparła do tego stopnia, że no po prostu nie mam ochoty go używać, bo używam czegoś, co jest dla mnie w tym momencie jakimś odkryciem, szałem i nie wiadomo czym. Ale jest to produkt, który jest u mnie najkrócej, nie licząc Argan Style, z tych wszystkich, które Wam pokazuję. I jest to ta ampułka. I to jest ampułka z linii Multi Hydration. To jest produkt, który możemy stosować zarówno jako serum, albo jako produkt gdzieś dodatkowy w naszej pielęgnacji, albo jako po prostu kompletny kosmetyk pielęgnacyjny. I powiem Wam, że jak było tak bardzo gorąco, to mimo, że ten krem nie jest kremem oblepiającym, można go oczywiście też na noc stosować, szczególnie w lato, to ja po prostu poprzestaję tylko na tej ampułce. To jest coś niesamowitego. To jest po prostu bajer, jaki świat nie widział. To jest tak lekka konsystencja i tak kojąca, i tak nawilżająca. I znowu, to jest produkt dla każdego typu skóry, bo skóra sucha, tak jak producent mówi, gdzieś wpije ten produkt.
i proponuje producent nałożyć dla skóry też bardzo suchej, odwodnionej, nałożyć później jakiś kosmetyk zamykający, czyli krem. Ale skóra tłusta, skóra mieszana, czy też skóra trądzikowa go pokochają, ponieważ jest to na tyle lekka konsystencja, że nie powinna ona być w żaden stopniu zbytnio absorbująca, zapychająca. To uczucie nawilżenia, jakie daje ten produkt, sauté, jest czymś dla mnie świetnym, a ryzyko zakupu go jest niewielkie. Dlatego uprzedziłam, że to nie reklama, bo naprawdę, słuchajcie, to brzmi aż no... aż sama mam takie trochę ciary żenady, bo to brzmi aż zbyt pod publiczkę. Ale serio, ryzyko jego zakupu jest niewielkie, bo jeżeli by się okazało, że on dla Was jest za słaby jako kosmetyk jedyny, no to go potem po prostu traktujecie go jako serum. Jeżeli Wam się nie sprawdzi jako serum, choć wątpię w to, ma jeszcze taką delikatną, lepką warstewkę, no to zawsze można go użyć właśnie w ramach jakichś maseczek, zabiegów kosmetycznych i tym podobnych. Strzał w setkę. I teraz dochodzimy, uwaga, do... A, jeszcze, przepraszam, jeszcze z twarzy krem pod oczy. Kremy pod oczy u mnie to kremy, które są wymieniane. Moim takim ulubieńcem, faworytem jest krem Estée Lauder, także na bogato i na niego sobie tylko pozwalam w okresie zimowym, kiedy to właśnie Mikołaja proszę o ten krem. Natomiast gdyby ktoś mnie zapytał, czy jak ktoś mnie pyta, jaki krem pod oczy polecam, który będzie dobry, który się nada pod makijaż, który nada się na wieczór, który będzie treściwy, ale nie za treściwy, będzie dawał przyjemne uczucie, będzie faktycznie tak nawadniał tą okolicę pod okiem, co docelowo spowoduje, że też zmarszczki będą mniej widoczne, to polecam krem Multi Repair właśnie z Lini. I to jest krem, do którego ja wracam. To jest krem, on teraz zmienił opakowanie, ale to jest krem, do którego ja wracam i bardzo, bardzo go sobie cenię. I faktycznie to jest taka... no szczera, mocno polecajka. On ma właśnie bardzo przyjemną konsystencję, bo ona jest taka, no tak jak dokładnie powiedziałam, niby gęsta, ale nie za gęsta, no po prostu on jest w punkt. Wiem, czego nie ma w tym filmie, czego nie przyniosłam, ale jakoś nie potraktowałam tego jako te takie najistotniejsze produkty, czyli maseczek różnego rodzaju, więc jak dajcie znać, jeżeli chcecie, to mogę przemycić Wam w jakimś filmie też takie topki odnośnie maseczek, choć muszę tutaj przyznać, że aktualnie tych takich topowych maseczek, które gdzieś tam u mnie bardziej zostały, jest bardzo, bardzo mało. I znowu Was zasypię chyba lenią. I lecimy teraz do ciała. Słuchajcie. I do kremu na noc, w momencie, w którym nasza skóra jest bardzo przesuszona albo jest zima. Czyli jeżeli skóra oberwała opalaniem lub jeżeli jest zima, ponieważ jest to kosmetyk multifunkcyjny. Słońce nam zaszło. I przedstawiam Wam plan Linia. Słuchajcie, to jest właśnie Face and Body Cream. Możecie go kupić też w mniejszej pojemności. I to jest coś cudownego. Przypomnę tylko, że ten krem pachnie marcepanem, bo zawiera olejek z pestki śliwki. To jest najlepszy balsam do ciała, jakiego ja używałam w życiu. To jest najlepszy krem do twarzy na noc, kiedy właśnie skóra jest przesuszona, kiedy jest po jakiejś... po czymś złym, kiedy jest ona po opalaniu po prostu zjarana, jeżeli ktoś oczywiście opala twarz. Nie ma lepszego balsamu. I moja przyjaciółka była u mnie ostatnio i mówi, że wiesz co, strasznie mam suche ciało. Masz jakiś balsam? Ja mówię, no to to. Ona, kurde, wiesz co, bo tak nie chcę, żeby mi się potem, bo upał był jak cholera, nie? Tam 30 parę stopni. I mówi, a nie chcę, żeby mi się potem ta sukienka przyklejała. Nienawidzę takiego uczucia. Ja mówię, Boże, ja mam tak samo, też go nienawidzę, użyj tego kremu i już skończmy tą rozmowę. No i następnego dnia użyła go ponownie i mówi, wiesz co, przyznaję Ci rację. To jest naprawdę szał. Słuchajcie, no nie ma lepszego kosmetyku i tu jest znowu trochę jak z tą ampułką. Ryzyko jego zakupu, możecie kupić go w mniejszej pojemności, jest niewielkie, bo jeżeli Wam się nie sprawdzi jako krem do twarzy na noc, kiedy macie skórę przesuszoną, to Wam się sprawdzi jako balsam. Jeżeli Wam się nie sprawdzi jako balsam, to może Wam się sprawdzi jako krem do twarzy. Ja też sobie czasem z niego robię taką wręcz maseczkę całonocną, czyli pakuję go prawie na full. A jak miałam w ogóle jakieś takie akcje alergiczne na twarzy, to pakowałam go na full. Kupowałam sobie albo maseczkę gotową w płachcie, albo te takie maseczki w kapsułkach. Nalewałam jakiś dobry tonik, też nie przyniosłam toniku. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. I po prostu na ten krem kładłam tą mokrą płachtę. I to było po prostu
działało przecudownie, to tak redukowało przesuszenia i to jakieś takie, mówimy o takich konkretnych, wiecie, przesuszeniach, coś na prawie na pograniczu jakiegoś egzemy, nie? Jakieś egzemy. Więc naprawdę to jest dla mnie kosmetyk, który powinien być okrzyknięty jakimś laurem konsumenta, bo jest rewelacyjny. Dlaczego nie przyniosłam toniku? Dlatego, bo powiem Wam, mam dużo dobrych toników. Mam ten właśnie z Nobel Health, klasa kolagen, mam toniki z linii, mam te mgiełki z linii, jest tonik żelowy z linii. Ale znowu, gdyby ktoś mnie tak zapytał na szybko, to miałabym, wiecie, te toniki nie stanowią u mnie, jakby to powiedzieć, no nie jestem aż tak związana z konkretnym tonikiem, o. Ciało i lato, samoopalacz. Moje doświadczenie w kwestii samoopalaczy jest bardzo mizerne, ale przetestowałam kilka samoopalaczy marki Liren i wiem jedno, najlepszy jest ten. I to jest Macchiato. To jest, słuchajcie, samoopalacz dla opornych, topornych i ludzi, którzy się nie czują w tym zbyt dobrze. To jest taka pianka, możemy też tym pomalować ryjek. Choć mi się wydaje, że mnie ten samoopalacz wyjątkowo w tym roku, nie wiem, czy to on był przeterminowany, nie. On mi jakoś wydaje mi się, że delikatnie zapchał, miałam na dekolcie jakieś takie dwie plamki i na twarzy mi się tutaj gdzieś zrobił jakiś taki syf, to u mnie się praktycznie nie zdarza. Więc go podejrzewam o to, ale to jest banalny produkt w obsłudze, to jest pianka, ona jest biała, więc nie widzimy oczywiście, gdzie się smarujemy, ale tym praktycznie nie można sobie zrobić plam. Znaczy plam w ogóle chyba tym nie można sobie zrobić, jedyne co można spierniczyć, no to standardowo dłonie i stopy, no i gdzieś, jeżeli mamy przesuszone kolana czy łokcie. Natomiast to jest rewelacyjny produkt, rewelacyjny. Mówię, moim zdaniem on jest banalny w obsłudze i daje bardzo ładne rezultaty. Daje mniej więcej rezultat na tak 5 dni. Można go nałożyć mniej, można go nałożyć więcej, można powtórzyć tą aplikację w ciągu tygodnia. I bardzo go polecam. Naprawdę. To jest taki dobry produkt i ładnie opalający. A, i o smród. Czy mi on śmierdzi? Nie. Przynajmniej jak się nasłuchałam, jak powinien samoopalacz śmierdzieć, to nie, to ten mi nie śmierdzi. Ale czy czuję tego pieczonego kurczaka? No trochę czuję. I powiem Wam, mi to jakoś tak bardzo nie przeszkadza, natomiast mój mąż ostatnio tam mnie przytulając na noc, mówi, ty jadłaś popcorn? Ja mówię, co? Nie wiem, jadłaś popcorn w łóżku? Ja mówię, nie, a co? No bo takim charakterystycznym jakby zapach, taki pieczonego czegoś smażonego. Ja mówię, nie, to ja. No więc ten zapach jest wyczuwalny, a i co ważne, ten samoopalacz na 100%, na milion milionów, przynajmniej u mnie, na jasnej pościeli nie zostawia śladów. I kończymy ten film po prostu płynem do kąpieli, chyba najbanalniejsza rzecz, ale jak mogło tego płynu zabraknąć, skoro ja go kupuję, nie wiem, od dawna i on jest u mnie w każdym denku. Czyli oczywiście Isana, tego już nie przynosiłam, Isana Lavenda i ta seria, czy to z Balei, czy z Isany Lavenda. No to jest, słuchajcie, banał, ale no jeżeli ktoś mnie zapyta o płyn do kąpieli, no to wiadomo, że ja używam tylko praktycznie tych płynów. Czasem mi się zdarza kupić coś innego, ale i tak za chwilę pokornie wracam właśnie do tych płynów. No więc czy jest lepsza rekomendacja? Wydaje mi się, że nie. Dobrze, kochani, ja skończyłam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o tych rabatach, to macie je w opisie. Dajcie znać, czy znacie któreś z tych produktów, czy u Was się sprawdził, czy może nie, bo tak też może być. Czy na coś Was namówiłam, jeżeli macie jakieś pytania wobec nich, to też proszę dawajcie znać. Ja Wam serdecznie dziękuję, życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, już nie wiem, czy chłodu, czy ciepła, bo to najpierw lodowato, teraz znowu jakieś upały, no więc po prostu tej komfortowej dla nas wszystkich temperatur. I do zobaczenia, do kolejnego filmu. Trzymajcie się, buziaki.